Po raz kolejny spotykamy się na manifestacji, bo odbierane są prawa. Tym razem odbierane są prawa wolnym mediom. Co to się stanie, jak te media przestaną relacjonować nam na żywo to, co się dzieje w Sejmie? Kiedy nie będziemy wiedzieli, że pani minister Rafalska przywołuje swoich posłów i posłanki do porządku, bo źle głosują nad budżetem i to jest fałszowane. Po roku rządów PiS-u nagle musimy mówić jeszcze raz bardzo poważnie o słowach, które się wydawały, że były oczywistością. O słowach wolność, równość, demokracja. Wolność, równość, demokracja. Wolność, równość, demokracja. Wolność, równość, demokracja. Panie pośle, mam prośbę. Czy mógłby pan marszałkowi Kuchcińskiemu przekazać jedną informację? Niech bierze przykład z Konina. W Koninie mamy od dnia dzisiejszego legalny budżet. Legalny budżet! 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 Drodzy Państwo, Polacy mają taką super cechę narodową. Potrafią się zawsze jednoczyć w obliczu zagrożenia. Przykładem jesteśmy my tutaj zebrani. Ponad podziałami potrafimy się porozumieć, zaprotestować przeciwko wykluczaniu nas z Unii Europejskiej, wywalaniu nas poza nawias. Przykładem jest to, jak premier Szydło na pierwszym spotkaniu stanęła, gdzie za nią nie było flagi unijnej. Nie chcemy cenzury kultury. Nie chcemy wprowadzania oświaty w taki sposób, jak to się dzieje. Reformy oświaty tak, jak to się dzieje w chwili obecnej. Nie chcemy podważania podstaw demokracji, zabaw z Trybunałem Konstytucyjnym. My jako obywatele chcemy mieć głos. Chcemy, żebyśmy byli słyszalni, żeby nas również słyszano w Warszawie, w sali, która należy do nas, nie do PiS-u. Tam, gdzie odbywają się głosowania, to, co nasi koledzy posłowie ostatnio w piątek musieli zablokować. Drodzy Państwo, nie pozwólmy, żeby pozbawiono nas dorobku 27 lat.